Bartłomiej Rabi, licencja na kopanie. Zapraszam na kolejne wydanie vloga. Dzisiaj o piłce reprezentacyjnej i o tym, że niekoniecznie miliony grają. Na podstawie Polski i Argentyny opowiem Wam o tym, że przekładanie prostych kalek z piłki klubowej na piłkę reprezentacyjną kompletnie nie ma żadnego znaczenia i tak naprawdę jest wręcz błędem logicznym, z którego należy zrezygnować. Polacy pokonali Belgię 3-2, Polacy pokonali Włochów 1-0. Jak popatrzymy sobie na portal Transfermarkt i na notowania poszczególnych zawodników, to okaże się, że jeden zawodnik reprezentacji Włoch jest więcej wart niż cała reprezentacja Polski. Oni grają w Juventusach, na Polach, Romach itd., itd. U nas jeden zawodnik z Liverpoolu wypożyczony gdzieś, drugi z Arsenalu wypożyczony gdzieś, a generalnie w Ekstraklasie, a wiecie, że Ekstraklasa rywalizuje z ekipami z Andory i Gibraltaru, żeby w ogóle zaistnieć w europejskich pucharach. Innymi słowy, jedziemy gdzieś zupełnie spod ziemia, a oni tam na szczytach są wielcy i w związku z tym są faworytami. Kiedy mieliśmy ostatnio turniej Mistrzostw Świata do lat 20, to wiadomo było, że głównymi faworytami będą Francuzi, bo Francuzi wygrali Mundial, będą Portugalczycy, bo najwięcej zawodników gra w Benfice, Porto i Sportingu, które znamy z Ligi Mistrzów, i na pewno Argentyńczycy, no bo Argentyńczycy wygrali 6 Mundiali lata temu, więc na pewno będą dobrzy. Jak wiecie, w finale zagrała Ukraina z Koreą Południową, które nie mają wielkich nazwisk w wielkich klubach. No, teraz Real Madrid ściąga na trzeciego bramkarza młodego Ukraińca. Zobaczymy, czy zagra, czy nie zagra, bo to jeszcze wcale takie nie jest pewne. No, a jeśli chodzi o graczy koreańskich, w zasadzie żadnego w żadnym wielkim klubie nie mamy. Teza jest taka. Stawianie równości, znaku równości między piłką klubową a piłką reprezentacyjną i patrzenie na reprezentację przez pryzmat klubów niekoniecznie ma wielki sens. Zacznijmy od tego, że w finale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów i w finale tegorocznej Ligi Europy zagrały 4 kluby angielskie. Anglicy, jak wiecie, od 1966 roku niczego nie wygrali, w finale żadnej wielkiej imprezy nie zagrali. Jak są w półfinale, to jest święto lasu, a jednak co impreza, Anglicy są zawsze wielkimi faworytami, co impreza są zespołem, który przynosi wielkie rozczarowanie. Mieliśmy ostatnie mistrzostwa do lat 20, o czym mówiłem, teraz mamy Euro do lat 21. I znowu ta sama kalka i znowu to samo. Wiadomo było, że w naszej grupie wygrają Włosi bądź Hiszpanie. Polacy jechali jako chłopcy do bicia, mieli przegrać. Tymczasem Polacy nieoczekiwanie dla świata grają znakomicie, grają świetnie i nagle zaczynamy się budzić. Pojawiają się artykuły o polskich reprezentantów, ostatnio nawet w prasie portugalskiej, brazylijskiej. Przeczytałem niestworzone rzeczy o polskich zawodnikach, wprawdzie nazwiska z błędami, ale już widać, że zawodnicy są naprawdę ciekawi i że Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i inni mają już następców. A przecież znowu, wracając do portali zajmujących się scoutingiem, analizą cen, zasadami marketingu działającymi w sporcie, okazuje się, że Polacy są na dnie, tymczasem Włosi, Francuzi, to wiadomo, oni muszą wygrać. Przeniosę to teraz na inny pułap. Copa America trwająca właśnie. Argentyna zaczęła od porażki 0-2 z Kolumbią, potem zremisowała 1-1 z Paragwajem. Jeden tylko zawodnik reprezentacji Argentyny. Lionel Messi wart jest więcej niż 23 zawodników reprezentacji Paragwaju razem wziętych. Agüero jest więcej wart niż oni wszyscy razem wzięty. Ale Argentyna co roku zawodzi. Rok temu fatalny występ na Mundialu, 3 lata temu przegrany finał z Chile, którego również jeden Messi wart był tyle, co cała jedenastka, bo tam przecież grał Alexis Sanchez i Vidal. Po raz kolejny okazało się, że pieniądze nie zagrały tak, jak zagrać powinny. Co innego w piłce klubowej, gdzie rzeczywiście wielkie inwestycje finansowe powodują, że praktycznie rzecz biorąc małe kluby się nie przebijają. Dość powiedzieć, że ostatnia wielka sensacja w Lidze Mistrzów to był rok 2004, kiedy Porto wygrało te rozgrywki. Od tego czasu zawsze kluby wygrywają te, które mają mnóstwo gotówki. Milan, Real, Barcelona, kluby angielskie, wiadomo. Ale na poziomie reprezentacyjnym ciągle mamy sensacje. Może ciągle to spora przesada, bo jednak Niemcy, Brazylijczycy i tego typu drużyny wygrywają, ale chociażby mecz ostatni w Copa America Brazylia-Wenezuela pokazał, że niekoniecznie. Żaden piłkarz z Wenezueli nie gra w liczącym się europejskim klubie. W ogóle w Europie gra ich tylko 3. Tymczasem Brazylia najeżona piłkarzami Realu, Barcelony, Liverpoolu, kluby największe na świecie, grała naprawdę beznadziejnie, nie była w stanie strzelić gola. To znaczy, strzeliła 3, ale VAR i sędzia wszystkie anulowali. Koniec końców jeszcze raz udowodnili Brazylijczycy, tak jak udowadniają od kilku lat Argentyńczycy, że wielkie nazwiska i tak zwana ekipa na papierze oraz wyceny Transfermarktu oraz tych wszystkich specjalistów zajmujących się wycenami piłkarzy nie mają związku z tym, jak się skończy później dla takiej reprezentacji turniej. Reprezentacja Polski została wyceniona na 20 kilka milionów euro, podczas gdy jeden tylko Chiesa w reprezentacji Włoch przy okazji meczu Polska-Włochy wart był
prawie 60 milionów euro, czyli prawie 2,5 razy tyle, może prawie 3 razy tyle, co cała reprezentacja Polski. Kwestia zupełnie absurdalna, przecież wiadomo, że ten jeden zawodnik nie odmieni losów spotkania, jeden zawodnik nie jest w stanie wygrać meczów i jeśli kilku jego kolegów dostanie czerwone kartki, dojdzie do serii kontuzji, w pojedynkę nie jest w stanie wygrać zawodów. Kariera Messiego przekonuje o tym dobitnie. Otoczony wspaniałymi piłkarzami w Barcelonie wygrywa, otoczony przeciętnymi piłkarzami w reprezentacji albo średniej klasy piłkarzami w reprezentacji Argentyny nie jest w stanie wygrać nic. A do tego jeszcze ważny, super ważny czynnik. Trener, sztab trenerski, federacja i to całe otoczenie, ten cały entourage, który buduje drużynę. Bo przecież drużyna to nie jest 11 artystów, którzy przychodzą sobie na solówki, tylko to jest team, to jest zespół, to jest ławka rezerwowych niezwykle ważna. To są ci zawodnicy, którzy pracują, budują atmosferę. To są trenerzy przygotowania fizycznego, to są nawet panowie szatniarze, ochroniarze, a nawet pan kierowca, który też jest ważny dla teamu, który też buduje odpowiednią atmosferę. Kiedyś Pinto da Costa, prezydent FC Porto, powiedział, że w FC Porto nawet pan, który otwiera bramy dla kibiców, musi wierzyć w sukces FC Porto i nawet on musi być żywym symbolem tego, że Porto dąży do zwycięstwa. Jeśli pan szatniarz, jeśli pan zajmujący się sprzętem, jeśli pan kierowca są zblazowani, jadą jak na ścięcie, to wiadomo, że atmosfera udziela się. Fenomenalna atmosfera, o której mówi się przy okazji gier w reprezentacji Polski do lat 21, ten entuzjazm, którym tryskają. Jakiś czas temu przy okazji mundialu oglądaliśmy niesamowitą atmosferę w zespole Szwecji i w zasadzie co turniej mamy zespoły, w których nie ma wielkich gwiazd, nie ma Barcelony, nie ma Milanu, nie ma Bayernu, a jest wynik. Może niekoniecznie jest Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, Liga Mistrzów, ale jest półfinał, jest wyeliminowanie ze dwóch, trzech faworytów. Jest coś wielkiego, coś wspaniałego, co pokazuje jedną zasadniczą rzecz i obnaża jeden błąd logiczny, który często popełniamy przy okazji turniejów. Mianowicie traktujemy zespół przez pryzmat indywidualności. Indywidualności są tylko zlepkiem, który da ulepek do ciasta, który musi powstać. To, że weźmiemy dobrą mąkę, dobre jajka, dobry cukier, jeszcze nie oznacza, że zrobimy dobre ciasto, bo być może mamy dwie lewe ręce, słaby piekarnik, a jeszcze w ogóle nie zapłaciliśmy za prąd i w związku z tym z dobrych składników ciasto nie wyjdzie. A być może ktoś to byle jakie, byle gdzie kupione towary, ale ręce, które mają znaczenie, dobry pomysł, świetny przepis, sprawdzony i razem może wyjść zupełnie co innego, coś co jest przewartościowego. I za chwilę ku zdumieniu Transfermarktu i tych wszystkich innych specjalistów może się okazać, że za dosłownie miesiąc ci sami reprezentanci polscy, którzy dzisiaj warci są 20 kilka milionów euro, nagle będą warci już pospół 100 milionów euro, a Chiesa nie 60, a 50 albo 40, bo podpadnie trenerowi, coś głupiego powie, chlapnie, zdenerwuje się i zostanie mu przypięta łatka awanturnika, krzykacza i tak dalej. I nagle to, że wspaniale kiwa, ma fenomenalny talent, spadnie na drugie miejsce. Także przyjmując te wszystkie drużyny na papierze, tych wszystkich faworytów, pamiętajmy o tym, że podczas Mundialu do lat 20 żelaznymi faworytami byli Francuzi, Portugalczycy i Argentyńczycy, którzy nie otarli się nawet o strefę medalową, że w U21 w mistrzostwach, w których biorą udział Polacy, byliśmy skazani na porażkę, gra reprezentacja Polski, o dziwo, znakomity futbol. I w Copa Ameryce faworytem numer jeden była Brazylia, u siebie zremisowała 0-0 z Wenezuelą, drugi raz w historii, a Argentyna zaczęła od porażki i remisu i gra żenująco słabo, chociaż ma najdroższą ekipę na turnieju. Komu podobał się dzisiejszy vlog, tego tradycyjnie poproszę o suba i łapkę w górę.